Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem programu Sedno sprawy jest dzisiaj minister Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, jak się czuje pan prezydent? Bo przypomnę oczywiście tym, którzy zapomnieli, że pan prezydent jest zakażony koronawirusem. Tak, pan prezydent na szczęście ma bezobjawowo choruje, ma koronawirusa bezobjawowego, więc z tego się należy cieszyć. W tej chwili przebywa w miejscu izolacji, także nie kontaktuje się z osobami, z nikim się nie kontaktuje, jedynie telefonicznie. Tak, to w jednym z ośrodków prezydenckich, tak? Pan prezydent przebywa. Jest w miejscu izolacji, panie redaktorze. Panie ministrze, czyli stan zdrowia prezydenta absolutnie nie odbiega od normy, tak? Na dzisiaj. Panie redaktorze, jest osobą zakażoną, ma potwierdzony wynik i zgodnie z zaleceniami sanepidu przebywa w miejscu izolacji. A panie ministrze, a pracuje pan prezydent w miejscu izolacji? No nie ma ciężkich objawów, nie wymaga opieki, bezpośredniej opieki medycznej. Jasne. Panie ministrze, a pracuje pan prezydent, będąc w miejscu izolacji? Jak to wygląda? Panie doktorze, pan prezydent podpisuje dokumenty, sam wczoraj wysyłałem do pana prezydenta szereg dokumentów i w tym sensie oczywiście podejmuje swoje obowiązki. To nie jest stan choroby taki, który uniemożliwia mu chociażby podpisywanie dokumentów czy rozmowy zdalne. To na pewno też pan prezydent w takim razie śledzi uważnie to, co dzieje się w Polsce od kilku dni, od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a jakiej perspektywy byśmy nie przybrali, patrząc na tę sytuację, to dzieje się źle po prostu chyba. Dlaczego pan prezydent milczy zupełnie w tej sprawie, panie ministrze? Panie redaktorze, ponieważ przybywa w miejsce odosobnienia i z tego, co wiem, nie ma takich warunków, żeby w jakiś tam sposób przeprowadzać transmisję w tej chwili z wypowiedziami pana prezydenta. Natomiast, ale dostęp do internetu pan prezydent posiada, bo korzysta pan prezydent z Twittera na przykład czasami. Ma swoich ministrów, którzy w tej kwestii się wypowiadają. Także przez swoich ministrów ten kontakt i te informacje są przekazywane. Ale panie ministrze, nie uważa pan, że oczywiście z całym szacunkiem do roli ministrów, ale jeżeli jest tak gorąco, emocje naprawdę wchodzą na poziom niebezpieczny już momentami, dochodzi do starć zwaśnionych, skonfliktowanych stron, to powinien głos zabrać po prostu prezydent kraju, który też, jak mówi konstytucja, odpowiada za bezpieczeństwo Polski. A z tym bezpieczeństwem dzisiaj chyba jest problem, skoro wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo właśnie wzywa na przykład do obrony kościołów. Panie rektorze, to co widzimy na naszych ulicach, to jest próba destabilizacji naszego państwa. To jest próba anarchizacji przez środowiska lewackie, które nie ma nic wspólnego z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. To był tylko kolejny pretekst dla opozycji, żeby zaatakować istniejący porządek prawny. Przypomnę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było oparte o konstytucję, o zapisy w niej jednoznaczne. Wystarczy odczytać artykuł 38 i tutaj sytuacja jest jednoznaczna. Natomiast to środowisku lewicowemu nie wystarcza. Ona chce zupełnie innego porządku, nie chce przestrzegania konstytucji. Panie ministrze, ale ja rozumiem ocenę. Jeszcze rok temu na swoje hasła pod tytułem Konstytucja wykrzykiwała na ulicy. Dzisiaj mówi zupełnie coś odwrotnego. Panie ministrze, ale nie ma pan wrażenia, że to jednak myślę, że zbytnie uogólnianie, sprowadzenie tego, co dzieje się w Polsce, do określenia lewactwo protestuje. Bo jednak protestują ludzie w wielu także mniejszych miejscowościach, w miasteczkach. Chyba jest jakiś problem realny i trudno to sprowadzić właśnie do takiego poziomu. Lewactwo chce obalić obowiązujący porządek. Chyba pan nie chce w tej chwili powiedzieć, że zwykłe osoby atakują kościoły, atakują wiernych, przerywają msze, bo to... Absolutnie. Policja powinna ich zatrzymywać i karać tak, jak przewiduje kodeks karny. Że to normalni ludzie. Protestować każdy w Polsce może i nikt nikomu nie zabrania protestować. Natomiast musi być naprawdę generalny sprzeciw przeciwko formie protestów, bo jeżeli narusza się wolność do wyznania innych osób, jeżeli zakłóca się msze święte, jeżeli się profanuje miejsca
pamięci, to już nawet nie chodzi to o religię, tu chodzi o pomniki, tak jak w Poznaniu sprofanowano pomnik ułanów wielkopolskich 15 pułku. Jeżeli atakuje się Kościół, jeżeli atakuje się księży, jeżeli atakuje się wiernych, robi się to fizycznie. Wczoraj podobno doszło do sytuacji, kiedy już ktoś został zaatakowany nożem, ktoś został ranny. No to chyba nie chce pan redaktor powiedzieć, że to ta normalna część społeczeństwa w ten sposób protestuje. Nie, to są absolutnie bojówki lewackie, to jest wykorzystywanie pewnego napięcia, które zostało wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego do anarchizowania kraju. To jest robione już od dłuższego czasu w naszym kraju. Panie ministrze, ale to jest policja. Jeżeli dobrze pamiętam, to około 100 tysięcy mamy funkcjonariuszy tej służby, a prezes partii rządzącej, ale też od niedawna wicepremier, nadzorujący między innymi MSWiA, czyli resort zajmujący się policją, wzywa do obrony kościołów. Nie uważa pan, że to jest dziwny apel? Dlaczego nie robi tego policja? To nie jest dziwny apel, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że politycznie właśnie strona opozycji wzywa do wychodzenia na ulicę, do angażowania się w ten protest. A jeżeli te protesty w tej chwili w głównej mierze polegają na atakowaniu kościoła, to jest reakcja. No każda akcja budzi reakcję. No tak, ale dlaczego policja nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa? Do tego, żeby bronić kościoła, żeby bronić świątyń, bo nie może dochodzić do tego, do czego w tej chwili dochodzi. To ale Jarosław Kaczyński ma, panie ministrze, policję. Uprawniona reakcja na to, co się dzieje na naszych ulicach, do czego wzywa opozycja. Tylko jeszcze raz o tę policję zapytam. Dlaczego wicepremier Jarosław Kaczyński nie powiedział, mamy policję, policja zapewni porządek, policja będzie ukarze każdego, kto podniesie rękę na wiernych, na duchownych, kto będzie wypisywał jakieś swoje hasła na kościołach. Powinien być złapany i szybko ukarany. Dlaczego nie robi tego policjant? Samosądy mają być, panie ministrze? Jeżeli pan obserwował w mediach te protesty, to przecież pan widział, że wszędzie tam są funkcjonariusze policji, ale proszę zwrócić uwagę na reakcję tych protestujących. Przecież pierwszym punktem ataku była policja właśnie. Dlaczego broni, dlaczego chroni, dlaczego nie dopuszcza do ekscesu. No i policja co się przestraszyła, panie ministrze, nie reaguje do tej pory? Policja na przykład nie jest w stanie kontrolować, no nie wyobrażam sobie, żeby kontrolowała, kto ma wchodzić do kościoła albo wkraczać do kościoła, nie wiem, i łapać tych, którzy naruszają na przykład zgromadzenia religijne. No nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie robić takie, no tylko takie sceny są jeszcze potrzebne. Świat, że policja, nie wiem, w kościele goni jakichś tam ludzi, którzy przeszkadzają, którzy naruszają powagę tego miejsca. Wezwanie do obywatelskiej ochrony kościoła wierzących jest czymś normalnym, naturalnym. Sam pierwszy stanę, jeżeli będę miał taką możliwość i będę pilnował, żeby właśnie porządek mszy świętej nie był naruszany, bo to była do tej pory w Polsce świętość. Tego nikt nie robił. Ani za czasów okupacji, ani za czasów komunizmu nie naruszano właśnie tej świętości. Natomiast dzisiaj niestety na naszych oczach to się dzieje i to jest rzecz karygodna, rzecz niedopuszczalna i każdy powinien stanąć w tym momencie po jednej stronie. Dzisiaj to wygląda tak, to panie świadku, jeszcze o pana prezydenta zapytam. Cywilizacja śmierci wywołuje, jakby wypowiedziała wojnę cywilizacji życia. No i tak to w tej chwili wygląda i trzeba się opowiedzieć w tym momencie. Czy jesteśmy czy pan prezydent się jakoś zdecydowanie opowie, panie ministrze? Raczej deeskalować te sprawy, czyli ochronić te miejsca, spowodować zmniejszenie napięcia społecznego i uspokojenie, bo przecież to jest w interesie nas wszystkich dzisiaj. Jasne. Czy pan prezydent będzie próbował tę sytuację uspokoić? Czy orędzie wygłosi w najbliższym czasie? Czy zabierze głos zdecydowany w tej dyskusji, panie ministrze? Bo mam wrażenie, że jest potrzebny taki głos prezydenta. Ja dzisiaj będę rozmawiał z panem prezydentem i na pewno jakaś informacja zostanie tutaj opublikowana, co dalej. Będzie dzisiaj stanowisko prezydenta odnośnie wydarzeń w kraju, tak? W jakiej formie, ja nie wiem, bo nie rozmawiałem z panem prezydentem. Rzecznik pana prezydenta jest chory i to z objawami, tak. Ma objawy, ma dużo trudniejszą sytuację, więc ze spokojem dzisiaj porozmawiam z panem prezydentem i zobaczymy, jakie tutaj będą decyzje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, był gościem Sedna Sprawy w Radiu Plus. Dobrego dnia i zdrowia panu ministrowi. Życzę życzenia zdrowia też proszę prezydentowi koniecznie przekazać ode mnie naszych słuchaczy. Dziękuję. Dobrego dnia, panie ministrze. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne Sedno Sprawy zapraszam jutro. Radio Plus. Sedno Sprawy.